kochani, witam was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jestem bardzo już ubłogosławiony tym, co Pan Bóg mówił do nas, do naszego życia. I zarówno siostra Wanda, jak i brat Sebastian zrobili mi wstęp. I szczególnie poruszyło mnie też to świadectwo siostry Wandy o tym, żebyśmy chwalili Boga, abyśmy byli chwalcami. A Pan wtedy działa, wkracza w nasze życie i czyni wspaniałe rzeczy. Przypomniało mi się świadectwo, kiedy mój brat mojego dziadka, oni mieszkali tutaj w Czechach, na Zaolziu, kiedy jego siostra zachorowała. Diagnoza była jednoznaczna, że po prostu nie ma szansy na przeżycie. I kiedy on poszedł do niej, kiedy modlił się o nią, nie wiem kto, ale prawdopodobnie ta, która właśnie jego siostra leżała na łożu, w pewnym momencie zaczęła śpiewać pieśń. I to była pieśń z Pielgrzyma. W tamtych czasach te pieśni funkcjonowały i ta pieśń po prostu wydobyła się z ich ust, zaczęła śpiewać pieśń. I nie wiem, czy w trakcie, czy po tej pieśni ona wstała i była całkowicie uzdrowiona. Kochani, zaczęła chwalić Boga, zaczęła wysławiać Boga i Bóg podczas tej pieśni ją uzdrowił. Tam, kiedy właśnie był ten moment. I to było tak mocne przeżycie, działo się to w Górnej Suchej, że od tego momentu, tam nie było wierzących w ogóle, ale od tego momentu właśnie powstał zbór w Górnej Suchej, który do dzisiaj jest dość liczny zbór. Także Pan Bóg czyni niesamowite rzeczy, kiedy my zaczynamy Boga chwalić, kiedy zaczynamy śpiewać pieśni zamiast utyskiwać nad swoim życiem, kiedy zaczynamy Boga chwalić. Wiecie, łatwo jest Boga chwalić, kiedy na przykład jestem wyratowany z czegoś, prawda, kiedy Bóg mnie wyciąga z jakiejś trudnej sytuacji i wtedy wow, chwała Ci Boże, oddaję Ci chwałę. Pamiętacie naród izraelski, który przeszedł przez Morze Czerwone. Co robił, jak przeszedł, widząc taki cud? Chwalił Pana. Ale co robił, kiedy miał przejść przez to? Wow, po coś nas tu Mojżesz wyprowadził. A więc to nie jest takie proste, kochani. Łatwo jest chwalić Boga jako wybawiciela naszego. Ale o wiele trudniej jest chwalić Boga jako naszego Pana. Za to, w jaki sposób On nas prowadzi. Za to, do jakich miejsc On nas prowadzi, przez jakie sytuacje pozwala nam przechodzić, Bóg oczekuje, że w tych momentach będziemy chwalić Pana. Tak samo jak wtedy, kiedy przechodzimy już przez dane sytuacje. I o tym między innymi chciałem mówić. Dlatego, że chciałem dzisiaj mówić, jakiego znamy dzisiaj Boga. Jakiego znamy dzisiaj Jezusa, naszego Pana Chrystusa. Czy znamy Go jako Zbawiciela? Czy znamy Go może jeszcze oprócz tego jako kogoś więcej, jako Pana naszego życia? Kochani, dlatego chcielibyśmy dzisiaj troszeczkę się zastanowić nad tym, kim jest Jezus Chrystus dla nas. Czy On jest tylko Zbawicielem, choć to nie jest słowo tylko, ale to jest aż, ale czy również On jest moim Panem? Bo to jest zasadnicza różnica i dlatego chcemy się przypatrzyć, czym różni się zbawienie od panowania w naszym życiu, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego przejdźmy może, już nie tracąc czasu, do pierwszej części. Zastanowimy się, na czym polega zbawienie, na czym polega działanie naszego Pana jako Zbawiciela, a w drugiej części zastanowimy się, na czym polega panowanie naszego Pana w naszym życiu. I dlatego pierwszą myślą, pierwszym słowem, które mam zapisane, to jest Psalm 12, werset 6. I to jest to słowo, które z kolei nawiązuje do tego, co powiedział brat Sebastian o tej Samarytance. A mówił tam o pragnieniu. Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych, teraz powstanę, mówi Pan,
zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Kochani, gdy mówimy o zbawieniu, gdy mówimy o jakimś problemie, o tym, że potrzebujemy wyjścia z naszego zniewolenia, z jakiejś sytuacji, z grzechów, to musimy dojść do takiego momentu, w którym zrozumiemy, że to Pan i jedynie Pan może nas wyzwolić. Jedynie Pan może nas wyzwolić. Musi się zrodzić w nas pragnienie ratunku w wyniku naszej właśnie bezradności. Za pragnieniem uwolnienia musi przyjść kolejny krok. To jest wołanie o ratunek. Dopóki tego nie będzie, trudno będzie oczekiwać cudu. W Izajaszu czytamy w 30 rozdziale od 18 i 19 werset taki fragment. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę i dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają, gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Kochani, zbawienie polega na tym, że ja muszę dojść po pierwsze do takiego momentu, w którym sobie zdaję sprawę, że ja nie jestem w stanie własnymi siłami sobie pomóc, a po drugie musi zrodzić się w moim sercu pragnienie, w wyniku którego zawołam do mojego Zbawiciela o ratunek. Dopóki tego nie zrobię, to trudno oczekiwać na to, że coś w moim życiu się, że coś się w moim życiu zjawi. Dopóki Pan, Bóg Wszechmogący nie będzie moim jedynym ratunkiem, dopóty trudno oczekiwać, że w moim życiu pojawi się jakiś cud w moim życiu. Dopóki szukamy innych źródeł ratunku, Bóg nie może działać. W Izajaszu w następnym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy: biada tym, którzy zstępują do Egiptu po pomoc, polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne i wieścach, że bardzo silni, lecz nie patrzą na świętego izraelskiego i nie szukają Pana. Kochani, właśnie tak to jest często w tym świecie i w naszym życiu. Jeśli zamiast szukać pomocy i ratunku u Pana, szukamy go gdzieś indziej. Niektórzy mówią, jeśli bym miał tylko pracę, pieniądze, zdrowie, lepszą żonę, to wszystko by się jakoś poukładało. Gdybym miał to i to, i to, gdybym miał jakieś możliwości, to w moje życie by było zupełnie inaczej. Ale kochani, Pan Bóg mówi, biada tym, którzy szukają pomocy nie we właściwym źródle, nie w Zbawicielu. Kochani, takim pięknym obrazem tego, czym jest zbawienie, to jest obraz wybawienia Izraela z niewoli egipskiej. On pokazuje nam, w jaki sposób nas Bóg również wyrywa z naszego grzechu, z naszej niewoli grzechu w Nowym Testamencie. W jaki sposób Bóg wybawił Izraela z Egiptu? My wiemy, że Pan Bóg tak sprawił, że naród izraelski znalazł się w Egipcie i on już tam był dosyć długi czas. Więc wiemy, że pierwszą rzeczą, którą Bóg zrobił, to jest to, że posłał Mojżesza do Egiptu, ale zanim go posłał, Pan Bóg coś usłyszał z ust tych właśnie, którzy byli w Egipcie. Czytamy o tym w drugiej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, 23 do 25 i w trzecim rozdziale 7 do 9. Czytamy, że Pan Bóg usłyszał pragnienie ratunku. Ich wołanie dotarło do Boga i dalej Pan Bóg mówi do Mojżesza, teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Czemu nie wcześniej? Bo wiemy, że Pan Bóg wyratował naród izraelski po 430 latach niewoli, a obiecał, że ich wyprowadzi po 400 latach. Czemu nie wcześniej zostali wyrwani? Czemu nie wcześniej? Bo nie dosłyszał się Pan Bóg ich wołania, ich pragnienia, aby mógł Pan Bóg sprawić wybawienie. I w jaki sposób teraz, kochani, Bóg wybawił Izraela?
To jest bardzo istotne. To jest bardzo takie wskazujące na to, w jaki sposób nas dzisiaj Bóg wyrywa. Jak pamiętamy, Pan Bóg wyrwał Izraela, zaczął wyrywać poprzez to, żeby pokazać, przekonać Faraona, żeby skruszyć serce Faraona. Ale wiemy, że przez te różne sądy, które tam były, te plagi, które się pojawiały, serce Faraona nie zostało skruszone. Czytamy o tym, że on wręcz chciał ich jeszcze więcej oglądać, tych cudów. On był ciekawy, jakie jeszcze cuda tutaj Mojżesz zareprezentuje. I kochani, podczas tych cudów, gdyby tak się stało, że poprzez te cuda Pan Bóg wyprowadził naród izraelski, no nie wiem, jakby to było, ale kochani, my wiemy, że i było inaczej. Podczas tych cudów naród izraelski niczego nie musiał robić. Prawda? Oni nie brali tam w ogóle żadnego udziału w tym wybawieniu. Niczego nie musiał robić. I dlatego to nie był sposób na wybawienie Izraela poprzez cuda. To nie był sposób. Okazuje się, że gdy już mieli być wybawieni, to oni musieli coś zrobić, naród izraelski. Musieli coś zrobić. O co się musieli zatroszczyć? Musieli się zatroszczyć o krew i tą krwią pomazać futryny swoich drzwi. To była ich jedyna powinność. Musieli w to uwierzyć i musieli być temu posłuszni. Bez tego nie było możliwości ratunku. Musieli coś zrobić. W Dziejach Apostolskich czytamy, kiedy apostoł Piotr mówi do tych, którzy byli zebrani podczas Pięćdziesiątnicy, mówi: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Zróbcie coś. Ratujcie się. To do was należy decyzja, co wy zrobicie z tym, co Bóg uczynił dla nas. I tutaj Izraelici musieli coś zrobić. Jeżeli by tego nie zrobili, nie byłoby szansy na to, żeby wyjść z niewoli egipskiej. I dlatego, że byli posłuszni, dlatego, że uwierzyli w to i zabili tego baranka i wzięli jego krew, pomazali odrzwia swojego domu i dlatego zostali zachowani. Kiedy anioł śmierci przechodził, oni byli zachowani. Musieli w to uwierzyć. Również dzisiaj Bóg wybawia od śmierci wiecznej, od grzechu, gdy właśnie sięgamy po krew, ale po inną krew, po krew Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. To jest jedyny sposób. Poprzez przebaczenie, oczyszczenie, usprawiedliwienie Pan usuwa z nas łańcuch niewoli. A tym łańcuchem był obciążający nas list dłużny, akt śmierci, akt oskarżenia, który na każdym z nas wisiał. Ale właśnie poprzez śmierć Pana Jezusa ten akt oskarżenia, wyrok śmierci został wymazany, został przybity do krzyża. I Pan Jezus za nas poniósł ten wyrok. I to jest ta dobra nowina dzisiaj. To jest ta dobra nowina. Nie ma zatem już żadnego potępienia dla tych, którzy schronili się pod krwią Jezusa Chrystusa. Anioł śmierci cię nie może dotknąć. Jeżeli już pomazałeś drzwi swojego serca, jesteś pod ochroną świętej krwi. Czy pomazałeś swoje odrzwia swego serca? Bo jeżeli nie, to cały czas jesteś w niewoli. A dalej idąc, jeśli chodzi o naród izraelski, czy wróg, diabeł, zrezygnował z nich, kiedy już wyszli z Egiptu, kiedy wyszli z tej niewoli? Czytamy, że nie, że Bóg jak gdyby doprowadził ich do Morza Czerwonego i on znowu pokazał im swoją moc, jak gdyby nie chciał ich zostawić w żadnej wątpliwości, kto tu jest wybawcą. Żeby nie mieli żadnej wątpliwości, że tym, który się o nich troszczy, jest Bóg. I dlatego doprowadził ich do takich sytuacji, no bardzo, że tak powiem, podbramkowych, gdzie nie było wyjścia.
sytuacji, gdzie naprawdę wiedzieli, że oni z własną siłą nie są w stanie. Tak jak własną siłą nie byli w stanie wyjść z Egiptu, bo to Pan zadziałał, nie te cuda, które Mojżesz czynił, ale to Pan zadziałał, że pozabijał anioł śmierci przeszedł i pozabijał wszystkich pierworodnych i wtedy oni wręcz i mówili, idźcie już. Pan to uczynił. Tak samo tutaj, kiedy byli przed Morzem Czerwonym, Bóg doprowadził ich do takiego momentu, żeby nie mieli wątpliwości, kto tu jest wybawcą. Że to Pan. Oni nie byli w stanie przejść przez Morze Czerwone. I dlatego Bóg w tym czasie przedstawia się jako Bóg wybawiciel dla narodu izraelskiego. Po co? Po to, On im to pokazał, że jeśli z takiej niedoli, z niewoli i presji mógł ich wybawić, to ich również wybawi z każdej innej, która ich spotka. Dlatego, że to były nie do przejścia sytuacje. Dlaczego więc, pytanie się rodzi takie, dlaczego więc, choć wszyscy byli wybawieni, to jednak większości z nich nie upodobał sobie Bóg i nie weszli do narodu, do ziemi obiecanej. Ciała ich bowiem, jak pisze Paweł w pierwszym liście do Koryntian 10:5, ciała ich bowiem zasłały pustynię. Kochani, zastanawiałem się oczywiście na tym, można powiedzieć wiele, wiele rzeczy, że nie mieli wiary, że nie mieli i tak dalej, ale kochani, zrozumiałem pewną wielką prawdę, że oni poznali Boga jako Wybawiciela, ale Bóg chciał się im objawić jako Bóg, jako Pan. Nie poznali Go jako Pana. Kiedy właśnie Bóg mówił do Mojżesza, że wyratuje naród izraelski, to w drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, czytamy o tym i mówi tak. Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł, jam jest Pan. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Pan im nie objawiłem. Dlatego powiedz do synów izraelskich, jam jest Pan. Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki i przyjmę was za swój lud i będę wam Bogiem i poznacie, żem ja Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan. I wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo. Ja Pan. Tak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy. Kochani, Bóg chciał się objawić im jako Pan. Nie tylko jako Wybawiciel, ten, który ich wyratował, ale jako Pan. Wiecie, oni nie słuchali Mojżesza, to co on mówił i jak gdyby to przesłanie gdzieś zostało stłumione, że Bóg chce się objawić jako Pan i oni zapomnieli o tym przesłaniu i oni tylko poznali Boga jako Wybawiciela, ale nie jako Pana. Dlaczego niektórzy po swoim nawróceniu odchodzą od Boga i w rezultacie tracą swoje zbawienie? Bo Pan Jezus nie chce, aby człowiek przyjął Go tylko jako Zbawiciela, ale przede wszystkim jako Pana. I czym się to różni, będziemy o tym zaraz mówić. Boże Słowo mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, z Nim chodźcie. Nowe Przymierze mówi, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Kochani, co to znaczy przyjąć zbawienie? Czym naprawdę jest zbawienie? Zbawienie to przede wszystkim to, które nam przyniósł Pan Jezus Chrystus. To nie jest jakieś jednorazowe działanie w naszym życiu, w sensie, że potrzebuję czegoś, potrzebuję uwolnienia od grzechów, od jakiegoś zniewolenia, przychodzę do Pana i Bóg zdejmuje to ze mnie i już jestem zbawiony. Owszem, tak, to się dzieje przez wiarę, że zbawienie przyjmujemy przez wiarę. Przyjmujemy uwolnienie przez wiarę. Przyjmujemy, kiedy przychodzimy do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ale tak naprawdę zbawienie jest w osobie Jezusa Chrystusa.
w osobie Jezusa Chrystusa, przyjmując Go do serca wiarą, Boże Słowo mówi, tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się synami, dziećmi Bożymi. Kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma życia. Zbawienie zatem jest ukryte w naszym Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie. To nie jest jednorazowe przyjście do Niego, ale raczej to jest przebywanie w Jego obecności i chodzenie w Nim, z Nim. To mieszkanie i działanie z Nim. Boże Słowo mówi, każdy, kto w Nim mieszka, mieszka, nie tylko kto przyjdzie raz, ale kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Nie grzeszy. To jest prawdziwe zbawienie. Bóg nie uwalnia nas tylko od konsekwencji grzechu, ale czyli od potępienia, od piekła, ale również nas uwalnia od samego grzechu, od mocy grzechu. Ale warunek jest taki, kiedy ja mieszkam w Nim, kiedy jestem z Nim, nie kiedy przychodzę do Niego i odchodzę od Niego, ale cały czas, kiedy jestem w Nim. Pan Jezus jest drogą. On powiedział, ja jestem droga. Dopóki idę po tej drodze, dopóki jestem na tej drodze, jestem bezpieczny. Amen? Jestem bezpieczny. Ale wystarczy, że zejdę z tej drogi i co? Mogę zbłądzić i mogę zginąć. Jezus jest arką. To jest też taki symbol, kiedy pamiętamy, kiedy był potop. Ta arka symbolizuje naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dopóki jestem w niej, jestem zbawiony, ale gdy tylko spróbuję arkę opuścić, mogę zginąć. Kochani, jeśli On jest moim Panem, Jezus Chrystus jest moim Panem, co oznacza właśnie to, że Jezus Chrystus chce być nie tylko Zbawicielem, ale On chce być moim Panem. To oznacza, że chcę całkowicie Mu swoje życie powierzyć. Że moje życie nie należy już dłużej do mnie samego. I że nie będę miał obok Niego jakichś innych panów, innych bogów. Nie będę szukał jakiegoś zabezpieczenia w czymś innym. Czasami tak się słyszy, że ludzie doznają uwolnienia, szczególnie na dniach skupienia. Przyjeżdżają, cieszą się, mówią, że Bóg ich uwolnił, ale zdaje się zauważyć, że ludzie tacy szybko chcą jak gdyby nadrobić straty, które ponieśli wskutek swojego grzesznego życia. Często gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, chcą szybko się dorobić, chcą wszystko to na nowo jak gdyby zdobyć to, co stracili. I w rezultacie tego, zamiast poddać swoje życie pod takie Boże prowadzenie, to biorą ster swojego życia w swoje ręce. Nie pozwalają Panu prowadzić ich przez to życie. Oni skorzystali z zbawienia, cieszą się z tego, ale po jakimś czasie biorą ster w swoje ręce. I tak się niestety zdarza, że odpadają. Myślą, że to już wszystko, czego mogli doświadczyć Boga, z Bogiem i dlatego biorą jak gdyby ster w swoje ręce. I kontynuując tą myśl, chciałem powiedzieć, że Paweł, apostoł, mówi, że wszystko, co do tej pory uważał za zysk, całą swoją mądrość, filozofię życia, receptę na życie, to wszystko uważa za śmiecie i robi wszystko, żeby cały czas znaleźć się w Nim, mieszkać w Nim. List do Filipian, 3 rozdział. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która się wywodzi z wiary, czyli nie mając własnej sprawiedliwości, czyli własnego planu na życie, własnego przepisu na to, jak moje życie ma wyglądać. Czym jest uznanie Panem naszego życia? Oznacza to, że ja uznaję Jego prowadzenie w moim życiu. To dlaczego Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej, właśnie była ta przyczyna, że nie odmówili Jemu prowadzenia przez to swoje życie, tak? Tam na tej pustyni oni tak cały czas narzekali. Nie zgadzali się z tym, co Pan Bóg i w jaki sposób ich Bóg prowadził. Oni Go uznali jako Zbawiciela. Tak, wprawdzie wybawiłeś nas z niewoli izraelskiej, ale więcej już nie chcemy ingerencji Bożej w naszym życiu, żebyś Ty nas prowadził właśnie w taki sposób,
jaki my nie, sobie tego może nie wyobrażaliśmy. Uznanie Panem oznacza uznanie tego, że On ma coś więcej dla nas niż tylko wyrwanie nas z niewoli grzechu, niż zbawienie z naszych grzechów. On nas chce wprowadzić do swojej pełni po to, żeby nasze życie mogło być owocne i po to, abyśmy przez to mogli Jemu chwałę oddać. To jest Jego pragnienie, aby nasze życie było owocne i przez to, aby On sobie mógł więcej chwały jeszcze z naszego życia wziąć niż z tego jak gdyby pierwszego momentu, kiedy Bóg nas wyrywa. W momencie, w którym mówimy Bogu dosyć, więcej już niczego nie chcę, bylebym nie stracił tego, co już osiągnąłem, wchodzimy na niebezpieczną ścieżkę. Na niebezpieczną ścieżkę stagnacji, tak jak zbór laodycejski. A Boże Słowo mówi, że droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia, czyli aż do przyjścia Pana. Kochani, nasza droga coraz jaśniej ma świecić aż do białego dnia. Czyli nie możemy się zatrzymać tylko na tym, że Bóg jest moim Zbawicielem, On mi pomaga w sytuacjach, kiedy jest ciężko, kiedy jest trudno, będę się modlił, wtedy Pan mnie wyrwie. Tak, to jest prawda, ale to jest mało. Bóg chce być naszym Panem, nie tylko Zbawicielem. Panem, czyli tym, który ma prawo do tego, jaki sposób nas chce On prowadzić. I to jest bardzo ze sobą powiązane, bo popatrzmy, jeżeli i tak jak Izraelici, przyjmiemy Go jako Zbawiciela z naszych grzechów, zgodzimy się z tym, co On zrobił, ale nie przyjmiemy drogi, którą On ma dla nas, to również możemy odpaść. I dlatego to jest tak bardzo ważne. Skracając, kochani, jeśli powiemy sobie, że wystarczy mi to, co już przeżyłem z Bogiem, wystarczy mi to Jego zbawienie i więcej nic, to wtedy właśnie może mi grozić to, że spocznę na laurach, że może policzę swoje jakieś osiągnięcia i spocznę na nich. Wydaje mi się, że tak mógł się czuć Hiob. Wszyscy znamy życie Hioba. Osiągnął pewien szczyt, jak się mu zdawało, pewien pułap. Po pierwsze, i miał się z czego chlubić, rzeczywiście. Najbogatszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Super rodzina. Miał cudowne dzieci, cudowną żonę. Nic mu nie brakowało. Na dodatek, jego duchowe życie nie miało sobie równych na całej ziemi. Bóg o nikim tak nie powiedział w okolicy, na całej ziemi. Bóg powiedział, że nie ma mu równych. Mąż to bowiem nienaganny i prawy. A więc Job mógł w pewnym sensie powiedzieć, no ja już pewien pułap osiągnąłem, cóż można więcej chcieć? Mając taką rekomendację samego Boga, mając takie owoce życia, można by powiedzieć, cóż więcej w moim życiu można osiągnąć. Nic tylko powiedzieć, usiąść i powiedzieć, Boże, żeby tylko nie stracić tego teraz, co mam, jest przecież tak dobrze, że lepiej być nie może. I kochani, my czytamy o tym. My nie czytamy, że on tak mówił, ale jest pewien fragment, gdzie jest powiedziane, to, czego się obawiałem, przyszło na mnie. A więc Job się obawiał, a jakbym to tak wszystko stracił? A może to jednak stracę? A jakbym rodzinę stracił? Co wtedy? Co wtedy? Ale Bóg wiemy, że i może sobie pomyślał właśnie, że no, nie byłoby to za wesoło. Ale Bóg miał dla niego coś więcej, niż on sobie był w stanie wtedy o tym pomyśleć. Dlatego, że Job nie osiągnął tego, co Pan Bóg zaplanował dla niego. Bóg chciał go doprowadzić do jeszcze głębszego poznania, w konsekwencji do czego? Do oglądania Boga. Czytamy o tym, że tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale teraz moje oko ujrzało Ciebie. Zobaczył Boga, zobaczył Jego chwałę,
I kiedy to się stało? Kiedy to się stało? W jaki sposób Pan Bóg się z nim targował? W jaki sposób go, że tak powiem, mocował się Bóg z Jobem? Właśnie wtedy, kiedy Job poznał Boga, kiedy zobaczył, usłyszał Jego słowa i kiedy poprzez właśnie to słowo dosięgło jego serce, właśnie to, że on, Job, miał swój sposób na życie. Mówi, odwołuję swoje słowa i kajam się w popiele. Mówiłem bowiem o rzeczach nierozumnych, nierozumnych dla mnie. Job wypowiadał się o pewnych rzeczach, których sam nie rozumiał. I mówi, odwołuję swoje słowa. Kochani, jak wielkie musiał mieć przeżycie, do jakiego przeżycia Pan Bóg musiał go doprowadzić, że do jakiego przełomu musiał Bóg go doprowadzić, żeby on mógł tak powiedzieć o sobie, że odwołuje swój sposób na życie, odwołuje swoje słowa. Przecież miał, można powiedzieć, argumentację bardzo logiczną. Czuł się niewinny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jest powiedziane, że na wskutek tego, co Pan Bóg zdziałał w jego życiu, poprzez te trudne doświadczenia, mówi, miało to sens, bo doświadczyłem jeszcze czegoś więcej, czego w życiu wcześniej nie doświadczyłem. Spotkałem żywego Boga. Spotkałem Go twarzą w twarz. Mogłem oglądać Go, oglądać Jego chwałę. Oglądać Jego chwałę. I Job uznał to prowadzenie Boże, że to jest Boża wola. I Jemu się poddał. Kiedy się poddał, Pan Bóg zmienił jego życie. Pan Bóg zmienił jego życie. Przede wszystkim nie tylko, że miał dwa razy więcej jeszcze materialnie, choć wydawać by się mogło, że już Pan Bóg więcej nie ma dla niego, bo po cóż mu jeszcze więcej. Miał znowu dzieci, o których jest powiedziane, że córki były najpiękniejsze. Wcześniej nie było tak powiedziane o nich. I bogactwo, tak powiedziałem, dwa razy więcej. Miał dzieci, ale jego życie duchowe przede wszystkim. To było to, czego nie miał wcześniej. To było to. Ale w jakim momencie się to stało? Wtedy, kiedy Hiob zaakceptował Boże działanie w jego życiu. Kiedy zgodził się absolutnie z tym, co Pan Bóg zaplanował dla niego. Kiedy nie kwestionował jego działania. Wtedy powiedział, Boże, teraz odwołuję moje słowa. Kajam się w popiele. Dlatego, że moje oko Ciebie teraz zobaczyło. To, coś mi pokazał, daleko więcej przekracza to, co straciłem. To, co Bóg chce dla nas nam dać, jest daleko lepsze niż to, czego my się kurczowo trzymamy, bracia i siostry. Ale to jest wtedy, kiedy pozwolimy Bogu, aby On był naszym Panem, nie tylko Wybawicielem. Oj, jeśli chodzi o Boga Zbawiciela, to każdy Go chce mieć. Boże, ratuj! Boże, ratuj, jak trwoga to do Boga, tak? Wszyscy to potrafią. Ale jeśli chodzi o Jego prowadzenie w naszym życiu, to już nie każdy tego chce mieć. To już pewien dystans jak gdyby trzymamy. Podsumowując, dlatego że muszę już kończyć, czas nieubłagalnie leci. Czy na tym miejscu doświadczyłeś wybawienia przez dzieło Jezusa Chrystusa? Czy znasz wartość krwi Jezusa Chrystusa w swoim życiu, która zrywa łańcuchy wszelkiej niewoli grzechu? Zrywa ten list dłużny, wyrok śmierci, który został przybity do krzyża. Czy doświadczyłeś, co to znaczy nie ma już potępienia dla tych, którzy są ukryci pod krwią Jezusa Chrystusa? Czy pomazałeś drzwi swojego serca przez wiarę? Jest to jedyny sposób ratunku. Jeżeli chcesz mieć pokój z Bogiem, chcesz mieć zwycięskie życie, to musisz się schować pod krew Jezusa Chrystusa. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Musisz uwierzyć w moc świętej krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli jeszcze nie, to dziś niech będzie w tobie wzbudzone to pragnienie, aby zawołać do Wybawiciela Jezusa. A kiedy zawołasz, na pewno okaże Ci łaskę. Na głos Twego wołania, jak powiada Izajasz, gdy tylko go usłyszy, ten Twój głos odezwie się. Ale przyjmij go jako nie tylko jako Zbawiciela,
ale przyjmij go jako, również jako Pana. Czyli przyjmij Jego, Jego prowadzenie w Twoim życiu jako to najlepsze. Poddaj, oddaj Mu ster swego życia, bo On ma więcej niż to, co myślisz. Myślę, że większość tu na tym miejscu z nas przyjęła Pana Jezusa jako Zbawiciela, ale czy każdy z nas jest tego świadomy, że Jezus Chrystus jest moim Panem? Czy jesteśmy tego świadomi, że Jezus Chrystus chce być moim Panem? Czy tak mówisz jak Paweł, wszystko robię, aby się znaleźć z nim, w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, czyli własnej recepty na swoje życie, ale sprawiedliwości opartej na wierze, na zaufaniu, że cokolwiek On dla mnie i dla Ciebie uczyni, będzie najlepszym. Że On ma więcej niż tylko wybawienie z grzechów, ale On powołał nas do obfitego życia. Pan Jezus powiedział kiedyś, że pragnie, abyśmy wydawali owoc i aby przez ten owoc wydawaliśmy wiele, abyśmy przez ten owoc uwielbili naszego Ojca. Czasem jednak tracimy jakąś perspektywę, mówimy, to ma być, Boże, Twoje prowadzenie. Podważamy je, zaczynamy kalkulować i mieć własne właśnie rozwiązanie. Zaczynamy narzekać, tak jak Izrael. Ale Bóg mówi, pozwól mi dokończyć me dzieło, pozwól mi być na tronie Twojego serca. Podsumowanie, kochani, zbawienie może być w jednej chwili dokonane, ale wytrwać w zbawieniu, w przynoszeniu owocu można tylko wtedy, kiedy Jezus Chrystus będzie mnie prowadził jako Pan. Ten, który jest na tronie mojego serca. To nie jest jakieś jednorazowe zaproszenie Go jako Pana, ale cały czas mieszkanie w Nim, szukanie, poddawanie Mu samego siebie.